Ja teraz wykonuję najcięższe ćwiczenie, jakie można zrobić na siłowni. Tak zwane leżenie siłą. Siemanko moi drodzy, ruszamy z nowym programem. Ze mną dzisiaj jest Paula Mocior. Edycja ta będzie nazywać się Bikini Wars i na nich będziemy starali się pokazać Wam, jak trenują topowe bikiniary w Polsce. Ja oczywiście będę królikiem doświadczalnym, będę dopasował się do ich treningu. No i dzisiaj na warsztat, może Paula powiesz, co dzisiaj będziemy robić. No zaczynamy od najważniejszej kobiecej partii mięśniowej, czyli od pośladków. I właśnie dzisiaj Piątek klatki? Taki trening wykona. Pod moim nadzorem, według ćwiczeń, które gdzieś tam wykonują bikiniary, wykonuję ja sama. Tak więc, no, test przed Tobą. Ja, że mam słaby pośladek, to akurat się przy okazji przyda, więc działamy. Zobaczymy, jak wyjdzie. Na pewno część ćwiczeń będzie wyglądało dość komicznie. Lecimy z tematem. Pierwsze, zaczynasz z nogą uniesioną do góry, jedno nóż. Czyli robisz hop. Robisz 10 powtórzeń. Później odkładasz nogę i robisz kolejne 10, krótsze i szybsze. A ta noga z przodu jedna, tak? Lekko? Oparta później. Pierwsze 10 z nogą uniesioną, drugie 10 z opartą. Okej. Okay. Okay? To będzie na twoje udo chyba trochę za wąskie, może cię ubierać ta hantla. W razie czego ci położę talerz, zobaczymy. To możemy bez ciężaru zrobić w razie czego. No to najwyżej, no. Jak nie, to ci gumę między nogi założę i też będzie okej. Okay. Z gumą zawsze bezpieczniej. A mogę tylko na jedną nogę? Łopatki ściągnięte i tu 90 stopni ugnij nogę do góry. Opuszczasz biodro, brodę ściągnij tu i góra dopinasz. Raz. Cztery. I tak do dychy. I co teraz? Teraz odkładasz do przodu, tą cofnij do tyłu, a tą do przodu. Do mnie. O, i teraz kolejna dycha. No tak lepiej. A będzie jutro piekła dupa. Ostatnie zatrzymaj na 10 sekund. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zmiana. Potem od razu odkładasz stopę i jedziesz kolejną dychę, bez zatrzymania. Krótsze, szybsze. I 2, 3, 4, 5. Mocno poślad, jak najbliżej siebie. 8, 9. Pauza na górze, 10 sekund. Raz, 2, 3, 4. I Rammstein tu powinien lecieć. 6, 7. Trzymaj. 8, 9 i. No, fajne. Robimy sobie drugie ćwiczenie, martwy ciąg ze sztangą z odstawieniem jednej nogi w tył, żeby bardziej spotęgować pracę pojedynczo na lewą i prawą stronę. Guma jest do tego, żeby stałe napięcie trzymała, odstawiasz nogę do tyłu, łopatki ściągnięte, powoli wycofujesz biodro i robimy na półtora ruchu. Do połowy, hop, góra i znowu. Raz, krótki wydech, trzymasz. Ja bym chciał tylko przypomnieć, że to jest prawie mój pierwszy raz. Po 8 razy na nogę. Powoli. No powoli, ja chyba wolę jednak szybko zrobić. Na razie z samą sztangą spróbuj. No i na tym zakończymy. Pamiętajcie, jak w życiu, tak i na treningu, guma to bezpieczeństwo. O ty! Jak ja to mogę na udo założyć? Właśnie, może dam ci się szersze. No to fail niesamowity. Trzymaj to. Czy jest podwiązka stary? Ja pierniczę. Jak na studniówkę albo ślub. Nagrałeś to? No. Dobra, ta nie jest dużo lepsza, ta jest cięższa. Tak, ale mogę mniejszą wziąć, wiesz? Więc ta będzie wolna. Śmiało. No, szersze już nie mam. Cześć, Agnieszka. Dobra. Jest dobrze zamontowana? Powoli schodzisz. Pełne powtórzenie.
Później mniej więcej do wysokości kolana połówka, krótki wydech, trzymasz pośladek tył i góra, lekko dopięcie. Trzymasz, wydech, trzymasz i góra. Ty kuli, chyba jak Paula robiła, to lepiej to wyglądało, co? Tylko dlatego, że nie ma leginsów, to tak nie widać po prostu. A czemu nie chodzisz już w leginsach? Bo mam tak dodupcony nogi, że mogę się nimi chwalić. Dawaj jeszcze. Wolniejsze doły. Uratowała mi życie. Powoli w dół. Trzymasz powietrze. Brzuch spięty. Tak. Raz. Mniej więcej do połowy piszczeli schodzisz, później do kolana i dopiero pełen wyrost do pięciu. Okej, luz. O, jebebe! W ogóle się nie zmęczyłem. No to jedziemy Bułgary teraz. Żartowałem. Okej, kolejne ćwiczenie przysiad bułgarski, bardzo znane, często robione przez dziewczyny. Zrobimy je jeszcze w takiej wersji troszkę bardziej angażującej pośladek. Może więcej objętości będzie tutaj właśnie na pośladku, dlatego że zrobimy sobie nawet nie półtoraki, a że tak powiem dworaki. Czyli schodzisz. Raz, pół, raz, pół, raz, dopiero góra. Raz, pół, raz, pół, raz i dopiero góra. Żeby jak najbardziej tutaj właśnie te doły, tu gdzie najbardziej pośladek jest rozciągnięty, w pełnym napięciu był zaangażowany. Ok? Czyli dwa doły i dopiero wyjście w górę. Pięć na jedną nogę, pięć na drugą. Możesz sobie o krawędź zaprzeć, będzie ci wygodniej, wiesz? Tak? Tak. I do przodu krok jeszcze. No. Nie, tak. Pochylona klatka lekko. Drugą rękę sobie zablokuj. Mhm. Wyjście. Połowa i... Połowa i mocno górę. Mocny nacisk też na piętę. Pięta nie może się oderwać tutaj. Wszystko jest na tej nodze. Tu dodatkowo możesz sobie wyobrażać, że... Nic sobie nie chcę wyobrażać, tylko jak kończę to ćwiczenie. To dla was. Możecie sobie przy tym ćwiczeniu, jak będziecie je próbować, żeby bardziej zaangażować pośladek, pod pośladkiem wyobrażać mały taborecik, jakbyście chcieli na nim usiąść, żeby nie przenosić ciężaru za bardzo na kolano do przodu. Tylko właśnie na pośladek w tył, jak się rozciąga. Dawaj. Chciałem coś dokończyć, co można sobie wyobrażać. Nie ma tu ale przerwy, jedziesz. Zostawię to wam, waszej kreatywności. I pełno. Wolno. Pięta. Po. Równowaga. Na pośladku siadasz. Dwa. I góra. Bum. Dwa powtórzenia. Oczywiście wybierzecie większe hantle. Piotrek dzisiaj jest akuracyjnie, bo to jego pierwszy raz. O, ale wchodzi! Ostatni. Raz. Wydech, raz i pełny plus. Żeby rozkrok nie był za duży, a mocno tutaj pasmy boczne i cały bok pośladka popracował. Bardzo proste ćwiczenie. Zwyczajnie w leżeniu odwodzisz na zewnątrz, przytrzymujesz, wracasz. Rotujesz kolana na zewnątrz, przytrzymujesz, nie, Guli, wizyta u ginekologa. Zaraz zobaczysz. Wesoło ci. I robisz 15 takich powtórzeń, przynajmniej sekunda zatrzymania w spięciu, po czym robisz 15 szybkich. O. A to chcesz, żeby mi się jajka rozerwały? Ale to dlatego masz ciasny u góry i się nie rozerwał, proszę. Ciągnij. To przecież jest za guma, za twarda. Jak będzie ciężko, dam ci inną, ale spróbuj. O, mikroport. Odcinek lędźwiowy wklejasz w podłogę, ręce luźno. No. Odwodzisz na zewnątrz, wracasz. Przytrzymaj sekundę, wracasz. Wydech, wracasz. 15, podaj mi rękę. 6. Już nie jest tak śmiesznie. Nie chcę już trenować tych pośladków. Trzymaj. Trzy jeszcze. Jeszcze raz.
i lecisz. 15 szybkich. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dychaj jeszcze pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Cięższe niż nogi z Obamą. Ja teraz wykonuję najcięższe ćwiczenie, jakie można zrobić na siłowni. Tak zwane leżenie siłą. O, widzę, że znowu gumę mam montowaną. Trochę lżejszą. I co teraz? Przechodzisz do klęku podpartego. Do czego? Klęku podpartego. Aha, a to nawet mi pokazałaś najpierw. Patrz. To teraz patrz. Ustawiasz się. No. W klęku podpartym, bark pod dłonią, brzuch przytrzymujesz, żeby lędźwiowy odcinek nie leciał, ale słuchaj mnie. No, ja słucham wszystko. Najpierw robisz mi 5 ładnych kółek na zewnątrz, później 5 kółek do środka, a mogę później zobaczyć, robisz 15 odwodzeń do boku. Tak, żeby cały bok pośladka jeszcze tutaj opracował. No, a drugą stronę pokaż, nie można na jedną. Pokaż na drugą, bo nie wiem, jak na drugą robić. 5 kółek na zewnątrz, duże, ładne koła, nie za wysoko kolano. No. Drugą. Nie dotykać, napisane jest. Gdzie? A później 15 odwodzeń do boku. Każda góra wydech. Stabilnie ręce i nie przenosisz ciężaru ciała, nie za wysoko noga. Zaczynamy. Ale duże te koła. Ile ma być? 5 tylko. I 5 do środka. 3, 4. Każda góra wydech. 5, 7, 8, 9. Dycha. Raz, 2, 3, 4. I druga. Kółeczka na zewnątrz. Duże, ładne. Tu ważna rzecz, nie przenosimy ciężaru ciała na tą stronę. Cały czas trzymamy się w linii prostej. Brzuch przytrzyma, odcinek lędźwiowy jest zablokowany. Pierwsze robimy wykopy w tył. Starasz się prawie wyprostować nogę. Dopięć mocno pośladek, palce naciągnięte na siebie. Dynamicznie, wolno wracasz. Dynamicznie, wolno wracasz. Od razu ustawiasz stopę ugiętą 90, nogę ugiętą 90 stopni i 15 wykopów do góry. Odcinek lędźwiowy zablokowany przez brzuch również trzymasz. I później zmiana na drugą nogę. Klękasz gumą na drugim kolanie. I później 15. Góry. A tych do tyłu ile? Też 15? 10. 10, bo zginiesz. 5 i 6. 7. Na chwilę zatrzymaj u góry. 8, wracasz. 9, wracasz. Dycha. Teraz noga ugięta do góry 90. Pięta w sufit. Palce na siebie i kopiesz teraz w górę. Raz, dwa, trzy, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dycha. Tu powinno być 90 stopni. O, dobra. Tu jest dosłownie chwilunia przerwy. Już ci pokazuję, co jest dalej. Dalej mamy to samo ustawienie. No. Teraz noga jedna znowu klęka na gumie, drugą prostujesz do tyłu i robisz teraz 10 malutkich wznosów w tył, później po skosie, a później lekko do boku. Hop. Wyprostuj nogę, cały czas jest prosta, tak, i z góry na dół tylko. Starasz się jak najwyżej nogę utrzymać, malutkie pulsy 10 w linii prostej, później 10 po skosie. I druga to samo. Nic się nie dzieje w przypadku, gdy noga jest nawet lekko ugięta w kolanie. Jak najbardziej taka wersja też jest dopuszczalna. Kolana rotujesz na zewnątrz, kolano jest pod stopą, tak? Guma jest cały czas naprężona, jej nie luzujemy i będziemy teraz maszerować do boku. W takiej pozycji, gdzie od pośladka do głowy jest linia prosta, brzuch trzyma, łopatki ściągnięte. Raz, mały krok dostawiasz. Raz, mały dostawiasz. Raz, cały czas rotacja kolan na zewnątrz utrzymana, kolano pod stopą, żeby tu nie zapadało się. Albo nie było jakichś takich marszów, głowa nie zadarta, tego nie robimy. Raz, mały krok dostawiasz. Dwa, tak, trzy. I tu rotacja kolan na zewnątrz. Przytrzymaj, plus. Każdy krok wydech. I wracasz.
Mniejsze kroki, a bardziej kolana. No i tu w przypadku Piotrka widać, że akurat to ćwiczenie nie sprawia mu dużego problemu, ale zapewne dlatego, że tu jest poziom 2 na gumie, a nie 4. Nie, dlatego, że jestem mistrzem. Dobra. Pozycja jest ta sama, jedynie co, będziemy teraz maszerować jak najdalej na boki, na lewo i prawo. Kroki do przodu nieduże, dosłownie na tip-topek, ale jak najdalej do boku. Później to samo robisz od razu do tyłu, czyli raz, hop, 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 raz i oba kolana szeroko. To jest fajne. Dobra, i teraz robisz sobie szeroki przysiad. Prawie tak jak sumo. Może to być hantla, może być kettle, akurat to mamy pod ręką. I robisz sobie 15 takich pulsowań w dole z ciężarem. Kolana szeroko, raz. Bokiem. Proszę. Zrobię bokiem dla fanek. Ale akurat pośladów nie mam. Przepraszam, jakich fanek? No tych, co... Tu masz jedną. Tyle. Gdzie? Wystarczy. Gdzie? Halo? Dawaj. Rób tą dupkę. Przełam rączkę ketla troszkę, żeby zaktywować łopatki obie. I głowa tu. Dasz radę klatkę troszkę wyżej? No prawie. Tak możemy robić. Już front robiłem. Proszę. Patrz do przodu. Oh yeah. Jeszcze 4 takie. Z tym i z tym. Zgoda? Mhm. Jak jest zgoda, to dobrze, tak? Lepiej nie mówić. Generalnie skończyliśmy trening pośladków, który robił Piotrek, typowo bikiniarski. Większość ćwiczeń no, nie jest w jego typie, większości pewnie nigdy nie robił, więc tutaj no, nie przeszalał i nie wszystkie ćwiczenia do końca dobrze mu wyszły. Natomiast myślę, że nowe bodźce gdzieś tam weszły i może nie on, ale wy skorzystacie, spróbujecie i coś wam się na pewno przyda. A ja chciałem powiedzieć, że na samym początku za bardzo się zagalopowałem. Był to pierwszy i ostatni odcinek z tej serii, a tak naprawdę, jeżeli macie propozycję, z którą czołową bikiniarą chcielibyście zobaczyć jej oczywiście trening albo trening według jej dyktanda i na którym ja będę oczywiście pocił się na maksa i będę testerem, to piszcie w komentarzach. I tak jak mówię, pierwszy odcinek serii Bikini Wars. Myślę, że udany. Poślady jutro będą płonąć, a my się powoli zbieramy. Pamiętajcie, klikajcie kciuki w górę, mogą być czasami w dół. Komentarze oczywiście konstruktywne. Możecie mówić, że nadal mam małe nogi i tak dalej, i tak dalej. Ale chociaż nad tyłkiem pracujesz. Tak, ale nad tyłkiem teraz popracowaliśmy, więc myślę, że wplotę sobie swój trzy treningi w tygodniu, swoje trzy treningi w tygodniu jako środowy, gdzieś te pośladki. Także trzymajcie za nas mocno kciuki, jeżeli wam się podobało, to też o tym napiszcie. A Paula? Dziękujemy bardzo. Ciao. Subskrybuj kanał Sixpack TV.